A my kontynuujemy serię z pierwszego listu apostoła Piotra i jesteśmy dzisiaj w czwartym rozdziale. Jeśli centralnym wydarzeniem całego Pisma Świętego jest śmierć Pana Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie trzy dni później, to nie powinno nas dziwić, że na przestrzeni wieków pojawiły się różne interpretacje tego wydarzenia. Skoro jest to centralna, najważniejsza wiadomość, historia, wydarzenie, przesłanie całego Pisma Świętego, to zrozumiałe jest, że na przestrzeni wieków różni ludzie na różne sposoby jakoś do tego się ustosunkowywali, i wierzący, i niewierzący. Okay? Najbardziej intrygujące są te z ostatnich dekad, które, jak możemy przypuszczać, są bardzo zabarwione różnego rodzaju kulturowymi wpływami w czasów, w których te opinie, te interpretacje powstawały. Pierwsze próby takiego innego odczytania zbawczej misji Pana Jezusa pojawiły się, czy pierwsze takie bardziej intrygujące, wraz z liberalnymi trendami w chrześcijaństwie. One zawsze były, od samego początku były jakieś takie liberalne trendy, ale nasiliły się w ostatnich 200-leciach, dwóch. Ilustrację takiego podejścia mamy na przykład w Ostatecznym podziale C.S. Lewisa. Kto nie czytał tej książki, ona nie jest obszerna, to zachęcam, naprawdę warto. W tej książce główny bohater w zaświatach po śmierci spotyka się z różnymi postaciami. I między innymi właśnie spotyka się z takim liberalnym teologiem, który co prawda wskazuje na tragedię męczeńskiej śmierci Pana Jezusa na krzyżu, lecz ta tragedia polega na tym dla niego, że Pan Jezus, umierając na krzyżu, miał zaledwie 30 parę lat. A jaki filozof, jaki wielki umysł ma wyrobione i ostatecznie ukształtowane poglądy w tak młodym wieku? I to jest tragedia, bo nie wiemy, czego Jezus by nauczał i co by nam przekazywał, gdyby miał lat 50, 60, 80 albo 100. Założenie jest takie, że na pewno by to się rozwijało, tak jak rozwija się i kształtuje się dojrzały człowiek. Więc zadaniem teologii liberalnej byłoby właśnie odkryć, jak inne lub co więcej znalazłoby się w nauczaniu Pana Jezusa, gdyby dożył 100 lat. Intrygujące, prawda? Wśród mniej teologicznie uwarunkowanych komentatorów znajdziemy takie konstatacje, że koniec na krzyżu tak wielkiego, tak wspaniałego człowieka, jakim bez wątpienia był Pan Jezus, to smutne wydarzenie. Miał tak wielkie plany, naiwnie myślał, że ruszy z posad bryłę tego świata. I gdy już coś zaczęło rzeczywiście się ruszać, to ten świat go zmiażdżył. Szkoda, wielka szkoda, bo utracona została szansa na inny, lepszy świat. I w takim świetle biblijne nauczanie dotyczące sedna tego, co wydarzyło się na Golgocie, jest diametralnie inne. To nasze grzechy przybiły go do krzyża. Został zmiażdżony, został odrzucony w nasze miejsce. Ale powstał zwycięski i teraz króluje wiecznie jako wywyższony syn po prawicy Ojca. To nie była żadna naiwność z jego strony. Cierpienie Pana Jezusa nie było nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności jakiegoś ubogiego wędrowca o idealistycznym zapale. Cierpienie Pana Jezusa wydarzyło się z boskiej, z Bożej inicjatywy. Prześladowanie i śmierć było z góry ustaloną drogą dla Syna Bożego. I wszyscy autorzy Ewangelii są co do tego zgodni. Pan Jezus, którego przedstawiałem światu w Ewangeliach, jest świadomy, że Jego wyjątkowe dzieło wymaga cierpienia i wymaga usłużenia nam, że my potrzebujemy Jego cierpienia i Jego usłużenia. Dlatego Jezus w pełni przyjął swoje powołanie do cierpienia, ponieważ pragnął nas zbawić. Jak czytamy w liście Piotra w trzecim rozdziale, przecież i Chrystus raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych,
aby przyprowadzić was do Boga. Zabity wprawdzie w ciele, przez ducha jednak został ożywiony. I mając to w pamięci, możemy teraz przeczytać nasz dzisiejszy fragment. 4 rozdział, 6 wersetów. Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, o tym przed chwilą rozmawialiśmy, wy także uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto doznał cierpienia cielesnego, zerwał z grzechem, aby przez resztę życia w ciele żyć już nie dla ludzkich namiętności, ale zgodnie z wolą Boga. Wystarczy bowiem, że w minionym czasie spełnialiście zachcianki pogan i pogrążaliście się w rozpuście i pożądliwościach, pijackim bełkocie, hulankach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. Z tego powodu są też zdziwieni, że wy nie nurzacie się wraz z nimi w tym samym zalewie rozpusty i was oczerniają. Rozliczą się oni przed tym, który jest gotowy osądzić żywych i umarłych. Po to przecież także umarłym została głoszona dobra nowina, aby jeśli nawet zostali osądzeni po ludzku w ciele, żyli jednak w duchu po Bożemu. Już z pierwszym słowem naszego fragmentu Pan Jezus wraca do cierpień Chrystusa, ale tym razem z inną intencją niż do tej pory. W tym konkretnym tekście pisze o cierpieniach Chrystusa, żeby wezwać nas również do przyjęcia cierpienia, jeśli ono przyjdzie. Pierwszy werset. Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy także uzbrójcie się tą samą myślą. Po 3 rozdziałach zachęcania ludzi, którzy byli prześladowani, ludzi, którzy byli wygnańcami, którzy byli odtrąceni, którym było źle i ciężko, jak nam być może nigdy w życiu nie było. I może nigdy w życiu nie będzie. Ale też nie wiemy, dlatego tego rodzaju ostrzeżenia i historie są opisane w Piśmie Świętym, żeby jeśli przyszłyby takie dni, żebyśmy byli gotowi. Ale po 3 rozdziałach zachęcania, takiego bardzo chrystocentrycznego, po tym jak przypomina o bardzo ważnej cesze Kościoła, jaką jest poddanie, uległość wobec zwierzchności, które w tym momencie właśnie są źródłem ich cierpienia, ograniczeń, wyparcia na margines społeczny, teraz Piotr wzywa naśladowcy Jezusa. Bądźcie gotowi nie tylko przyjąć tą postawę poddania, świadomi tego, że i tak tutaj żyjemy tylko ułamek naszego życia, ponieważ przed nami jest wieczność, to mówi, ale bądźcie gotowi również przyjąć cierpienie jako część waszego powołania. Wręcz przygotujcie się na cierpienie. No i oczywiste pytanie brzmi, jak to zrobić? I tutaj struktura naszego fragmentu rozwija odpowiedź na to pytanie bardzo jasno i bardzo prosto. W naszym fragmencie mamy 3 zobowiązania, które musimy być gotowi ponieść, mamy 2 osobiste koszty i mamy 1 zachęcające przypomnienie na sam koniec. I te 3 punkty krótko omówimy. 3 zobowiązania, które tak naprawdę wynikają z przesłania Ewangelii, patrząc na werset 1. Przede wszystkim Piotr wzywa, żebyśmy byli osobami zdecydowanymi. W jaki sposób możemy realizować nasze powołanie do życia z Bogiem, do bycia chrześcijanami, żeby żyć zgodnie z Bożą wolą? Po pierwsze, stając się osobą zdecydowaną. W 1 wersecie czytamy, uzbrójcie się tą samą myślą. Zauważmy, że przyjęcie naszego powołania wymaga najpierw zaangażowania naszego umysłu. Wiara i życie z Bogiem to nie tylko emocje i pragnienia, czy tradycje i zwyczaje. Akurat tego mamy sporo w naszym kraju i w takim rycie, który pozostawił po sobie czy właściwie około chrześcijańskim rycie naszego kraju. Wiara i życie z Bogiem to o wiele więcej zdroworozsądkowego myślenia i świadomej perspektywy na życie. Dziś Kościół, przynajmniej w tej kulturze zachodu, cierpi na naiwność umysłu.
woli Ewangelię, w której Bóg daje nam zdrowe ciała, zasobne portfele, dobre samopoczucie. I zbyt łatwo zakłada, że materialne błogosławieństwo jest wręcz nagrodą za naszą wiarę. Ja wierzę, więc Bóg mi błogosławi. Ja wierzę, więc będę zdrowy. Ja wierzę, więc będę miał dobry, zamożny byt. Ja wierzę, więc w życiu będzie mi się wszystko dobrze układało. Mówiąc jeszcze bardziej wprost, ten zdemokratyzowany Zachód, który mówi, ja mam prawa, ja jestem obywatelem, mi się należy. Oczekuję od Jezusa komfortu, łatwości i powszechnej akceptacji. Taki, jaki jestem, to, co robię, tak, jak mi w życiu idzie, ja oczekuję, że Ty będziesz to, Boże, akceptował i będziesz mi błogosławił. Więc apostoł Piotr wzywa nas w tym fragmencie, byśmy odrzucili to naiwne, bajkowe wyobrażenie chrześcijaństwa, bo ono takie nie jest. Życie z Bogiem i dla Niego to jest walka. I trzeba być na nią przygotowanym. Piotr mówi uzbrojonym. Skoro Pan Jezus cierpiał, to i Jego Kościół będzie cierpiał. Skoro, jak On mówił, mnie świat nienawidzi, to i was nienawidzić będzie. Pan Jezus o tym wiedział i nam to przekazał i my też mamy to mieć mocno w pamięci, w myślach. To pierwsze zobowiązanie zamyka zdanie, które wymaga pewnego wyjaśnienia, bo czytamy pod koniec pierwszego wersetu, ten, kto doznał cierpienia cielesnego, zerwał z grzechem. No i naturalne pytanie jest, co to znaczy? Co znaczy zerwać z grzechem, zaprzestać grzeszyć, wyprzeć się grzechu? Różne są tłumaczenia. Czy osoba cierpiąca staje się osobą bezgrzeszną? No oczywiście wiemy z kontekstu całego Pisma Świętego, że to jest niemożliwe, ale ci, którzy cierpią dla Ewangelii, czyli ci, którzy cierpią, ponieważ pokazują swoją postawą, że oni skończyli z grzechem. Oni skończyli z tym, co napędza ten świat. Pokazują światu, że oni nie chcą żyć w grzechu. Gdy cierpimy z powodu bycia wiernymi, lojalnymi Bogu, w jakiś sposób to dyscyplinuje nasze serca i weryfikuje wiele pragnień i codziennych postaw w naszym życiu. Gdy rzeczywiście cierpimy z powodu tego, że stajemy po Bożej stronie, powoduje to, że czujemy większą awersję do grzechu. Pomaga nam to być bardziej radykalnymi. Jest to pierwsze zobowiązanie, czyli zaangażowanie naszego umysłu. Życie z Bogiem to więcej niż emocje. To więcej niż uniesienia, zachwyt, ciepło, zimno, cokolwiek. Życie z Bogiem to jest bardzo mocno stan naszego umysłu. To jest bardzo racjonalne. To jest rozumienie i praktykowanie, a nie poruszanie się we mgle i odbijanie się od jakichś rzeczy, które się wydarzą, jak Duch poniesie. Oczywiście, że Duch prowadzi, a jednocześnie On prowadzi tak, jak zapowiada to w swoim Słowie. Więc musimy używać naszego umysłu, nasza służba, zaangażowanie, życie z Bogiem musi być bardzo racjonalne. Nie jesteśmy małymi dziećmi, które w sumie nie wiedzą, o co chodzi w życiu i tak sobie wstają rano, nawet nie wiedzą, że to jest rano, w ciągu dnia idą spać, nie wiedzą, dlaczego idą spać, robią to, tego im nie wolno robić. Nie jesteśmy dziećmi. Życie z Bogiem to jest walka i mamy być do niej uzbrojeni. Druga rzecz to jest życie dla woli Bożej. W kolejnym wersecie Piotr przedstawia nam drugie i trzecie zobowiązanie, jakie podejmują chrześcijanie, gdy rzeczywiście chcą żyć z Bogiem w tym świecie. Popatrzmy na werset drugi. Aby przez resztę życia w ciele żyć już nie dla ludzkich namiętności, ale zgodnie z wolą Boga. I zauważmy, że oba te zobowiązania podane są w formie kontrastu. Nie dla ludzkich namiętności, zgodnie z wolą Boga. Ale ponieważ jeszcze kolejny werset będzie przeglądem tych zachowań, od których wierzący się odwracają, to spójrzmy najpierw na to, co Piotr rozumie przez wyrażenie wola Boża. Jak mamy żyć dla Jego woli. I tutaj
Piotr idzie nam naprzeciw, ponieważ w tym swoim pierwszym liście on już kilka razy zajmuje się tym tematem. Co więcej, w każdym z tych miejsc, gdzie dotyka tego zagadnienia, przeciwstawia to, czego Bóg chce dla nas, temu samemu wyrażeniu, które mamy tutaj. Ludzkie namiętności, czy pragnienia, czy pożądliwości. Czytamy o tym w pierwszym rozdziale. Jak posłuszne dzieci, nie podporządkowujcie się waszym wcześniejszym pożądliwościom z czasu waszej nieświadomości, lecz wzorem świętego, który was powołał, i wy bądźcie święci, gdziekolwiek się zwrócicie. Więc jeśli wolę Bożą odnajdujemy w przeciwstawianiu się ludzkim namiętnościom, to powinniśmy być świadomi, że dążenie do uświęcenia przysporzy nam trudności i przysporzy nam cierpienia w naszym życiu. W drugim rozdziale czytamy: umiłowani czy ukochani, zachęcam, abyście jak obcy i wychodźcy, jako obcy i powstrzymywali się od cielesnych żądz, które walczą przeciwko duszy. Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jak złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym uczynkom, oddali chwałę Bogu w dniu nawiedzenia. Wykonujemy wolę Bożą, gdy postępujemy nienagannie, przez spełnianie dobrych uczynków. To oczywiście wymagać będzie od nas bycia wielokrotnie innymi niż kultura, w której żyjemy. Bo zawsze jako Kościół będziemy płynąć pod prąd fali na przykład współczesnej moralności. I chociaż Kościół ma tendencję do tego, że nasze morale również idą w dół, to zawsze jesteśmy i tak, powinniśmy być krok przed kulturą, w której żyjemy, ale wyzwaniem jest, żebyśmy byli święci wzorem świętego, który nas powołał. I mamy być jako Kościół znani z czynienia dobra. I jeszcze może taka poboczna uwaga: gdy czytamy o żądzach czy pożądliwości, to dzisiaj odbieramy to przede wszystkim w kontekście seksualnym, ale nie tak rozumieli to pierwotni adresaci. Chodzi to o wszystkie te takie złe pragnienia, namiętności, nawet całkowicie wykluczając sferę erotyczną. Te wszystkie rzeczy, ta grzeszność, która w nas siedzi i która chce dojść do głosu, żeby żyć w sposób, który Bogu się nie podoba. Żyć w sposób taki, jak trendy tego świata. Kryje się pod słowami żądze czy pożądliwości. I trzecie zobowiązanie, wynikające z poznania Ewangelii, a mówiliśmy już o umyśle, że mamy być uzbrojeni w naszych myślach, w naszym rozumie, w naszym myśleniu, i mówiliśmy o Bożej woli teraz, ten trzecie zobowiązanie to jest wezwanie Piotra, żebyśmy zostawili za sobą ludzkie namiętności, czy te właśnie pożądliwości, te pragnienia. I trzeci werset rozpoczyna się w bardzo piękny sposób. Wystarczy bowiem, albo dosyć już, że w minionym czasie spełnialiście te wszystkie rzeczy. I następnie wymienia różne rodzaje rzeczy, które powinny być nam już obce, jako ludziom wierzącym. Pogrążaliście się w rozpuście, w pożądliwościach, pijackim bełkocie, hulankach, pijakach i niegodziwym bałwochwalstwie. Piotr woła: wystarczy już. Skończmy z tym raz na zawsze. A jednak życie jako nieustająca impreza jest poważnym problemem współczesnego Kościoła, cywilizacji Zachodu. Dlatego, że żyjemy w dobrobycie. Dlatego, że już nie musimy od świtu do zmierzchu pracować, żeby mieć podstawowy byt i utrzymanie, i mamy nadmiar czasu, ludziom się w głowach przewraca. Z dobrobytu. I tak było w każdej sytuacji naszej historii ludzkości, każdego imperium, cesarstwa, królestwa, gdzie ludzie, społeczeństwo dochodziło do poziomu dobrobytu, nadmiaru czasu, że zaczynało się gnicie i demoralizacja. I Kościół również dzisiaj, patrząc na to, jaka kultura jest wokół nas, chciałby iść przez życie jak jedna duża impreza. Żeby było miło, dostatnie, radośnie, spokojnie, spełniane nasze pragnienia. Po prostu właściwie po co niebo? Gdzieś tam bujać się na chmurach. Dzisiaj Kościół nawet za bardzo nie
zgłębia tematu wieczności, jak tam będzie, ponieważ to niebo nie jest aż tak atrakcyjne, skoro nam tutaj na ziemi jest tak dobrze. Zmysłowość jest szczególnie dominującym zagadnieniem, zwłaszcza dla mężczyzn. Duński filozof Søren Kierkegaard opowiada taką przypowieść o zgubnych skutkach nieumierania pragnień cielesnych, grzeszności i niepozostawieniu za sobą starego sposobu życia. Pewnej wiosny kaczka leciała ze swoimi przyjaciółmi na północ przez Europę. To jest jego przypowieść, taka ilustracja, parabola. Podczas lotu zaleciała na podwórko, gdzie były oswojone kaczki. Zasmakowała w ich kukurydzy. Została na godzinę, a potem na cały dzień. Minął tydzień, a zanim kaczka się zorientowała, minął miesiąc. Uwielbiała dobre jedzenie, więc została na całe lato i się spasła. Pewnego jesiennego dnia, kiedy te same kaczki, jej przyjaciółki, przyjaciele, obojga płci, przelatywały nad jej głową, tym razem kierując się na południe, kaczka na ziemi usłyszała ich krzyki, tam dźwięki, gęgi, cokolwiek kaczki wydają. I wypełnił ją dziwny dreszcz i radość. I zapragnęła dołączyć do nich. Z wielkim trzepotem skrzydeł wzniosła się w powietrze, aby ponownie dołączyć do swoich dawnych towarzyszy lotu, ale odkryła, że dobre jedzenie uczyniło ją tak miękką i zwalistą, że nie mogła wznieść się wyżej niż szczyt stodoły. Opadła z powrotem na podwórko i powiedziała do siebie: och, dobrze, moje życie jest tu bezpieczne, a jedzenie jest dobre, zostanę tutaj. I każdej wiosny, i każdej jesieni, kiedy słyszała te odgłosy dzikich kaczek przelatujących nad głową, jej oczy błyszczały przez chwilę i nawet zaczynała trzepotać skrzydłami. Ale w końcu nadszedł dzień, kiedy dzikie kaczki przeleciały nad głową, wydając swoje okrzyki, ale ona nie zwróciła na nie uwagi. W zasadzie w ogóle ich nie usłyszała. Co za przypowieść dla Kościoła w naszych czasach. Tak łatwo jest przeżyć swoje życie ciągle ucztując. Zasiadać przy przyjemnych potrawach, które oferuje ten świat. Zbyt łatwo zapominając, że to już powinien być miniony czas, że my już wystarczająco się w tym nurzaliśmy w przeszłości. I zapominamy, że tak naprawdę jeszcze jesteśmy daleko od domu. My jeszcze nie jesteśmy w domu. Tutaj to nie jest nasz dom. To jest ciągle podróż. Jeszcze nie dotarliśmy do celu. Niestety wielu wierzących dzisiaj ludzi żyje dzień po dniu, nie przejmując się tą ewangeliczną myślą, że karmiąc się plewami tego świata, pokazujemy, że mało myślimy o cudowności, która czeka nas w niebie. A Piotr pisze: dosyć. Wstańcie, Boży ludzie, miejcie dosyć rzeczy, od których już uratował was Bóg. To były trzy pierwsze zobowiązania, które powiedzą Bogu i światu, że jesteśmy gotowi na Boże powołanie, a nawet na cierpienie. Bądźmy ludźmi zdecydowanymi, świadomymi, używającymi swojego umysłu. Żyjmy dla Bożej woli, nienagannie, robiąc dobre rzeczy, skupiając się na tym, co się Bogu podoba. I zostawmy za sobą to, co kierowało nami, co podniecało nas, co nakręcało nas wtedy, kiedy byliśmy ludźmi niewierzącymi. I to był najdłuższy pierwszy punkt. Dwa kolejne będą krótsze. Więc drugi punkt jest taki, że w czwartym wersecie apostoł mówi, że jeśli podejmiemy te zobowiązania, to one pociągną za sobą konkretny koszt. Nawet więcej, podwójny koszt.
Z tego powodu, czytamy w wersecie 4, ludzie są też zdziwieni, że wy nie nurzacie się wraz z nimi w tym samym zalewie rozpusty i was oczerniają. Pierwszy koszt to jest zdziwienie naszych znajomych, widząc zmiany w naszym postępowaniu po nawróceniu. Po pierwsze, nasi znajomi, może krewni, rodzina, będą zaskoczeni. Zaskoczeni zmianami w naszym życiu, gdy oddaliśmy je Panu Bogu i On rzeczywiście je zmienia. I zostaniemy bardzo często źle zrozumiani. Głównie dlatego, że ludzie niewierzący nie mają nawet odpowiednich kategorii, które mogliby przyłożyć do tych zmian, żeby zrozumieć, dlaczego już nie łapiemy każdej okazji w życiu, żeby osiągnąć zysk i przyjemność w tym życiu, nie myśląc o tym, że jest przed nami wieczne życie. Dlatego mogliśmy już nieraz usłyszeć, albo usłyszymy jeszcze od kolegów, znajomych, daj spokój, co się stało, wyluzuj, zobacz, weź, zrób sobie dobrze, zadbaj o swoje szczęście, spróbuj trochę pożyć. Ale z czasem zdziwienie, jak czytamy, przerodzi się w oczernianie czy szkalowanie, a dosłownie tam jest użyte słowo bluźnierstwo. Zaskoczenie wywołuje niezrozumienie, ale niezrozumienie wywołuje poczucie bycia osądzanym. A kiedy świat poczuje, że został osądzony przez twój styl życia, to potępi cię jako wroga życia, jako wroga ich przyjemności. Popatrzmy jeszcze raz na werset 4, tą progresję zachowań. Zdziwiony ustępuje miejsca słowu oczerniają. Jeśli wszyscy piją, a ty nie pijesz, to jesteś konfident. Jeśli wszyscy kradną, a ty nie kradniesz, to pewnie jesteś zdrajca i doniesiesz. Jeśli wszyscy obgadują szefa w pracy, a ty nie obgadujesz, to pewnie jesteś jego zaufanym, jego uchem i tak dalej. Jeśli będziemy wnosić sobą Boże światło, to postawy, które chcą być ukryte w ciemności, będą odczuwały dyskomfort, że ktoś chce wyciągnąć to na światło. Ale przecież takie jest nasze zadanie, żeby być Bożym światłem w tym świecie. I nie możemy być światłem, które stara się ukrywać. Jak Pan Jezus mówił, pod korcem, czy gdzie tamkolwiek indziej. Ale mamy świecić, bo jak inaczej ludzie mają zobaczyć Boga? Aby żyć zgodnie z Bożym powołaniem, apostoł Piotr podaje nam w naszym fragmencie trzy zobowiązania. Nasz umysł, żebyśmy byli uzbrojeni, myśleli, używali naszego rozsądku, żebyśmy szukali tego, co się Bogu podoba, żebyśmy odwrócili się od rzeczy, które wiemy, że są grzeszne, żebyśmy zawalczyli tym, z tym w naszym życiu, co wiemy, że jest w nas grzeszne. Piotr uświadamia nas, że pociągnie to za sobą osobiste koszty. Ale na koniec, i to jest trzeci punkt, daje nam konkretną zachętę. To są wersety 5 i 6, że nastąpi ostateczne rozliczenie. I Piotr zamyka ten nasz fragment właśnie przypomnieniem o sądzie ostatecznym. Popatrzmy, werset 5 i 6. Rozliczą się oni przed tym, który jest gotowy osądzić żywych i umarłych. Po to przecież także umarłym została głoszona dobra nowina, aby jeśli nawet zostali osądzeni po ludzku w ciele, żyli jednak w duchu po Bożemu. I to ma być zachęta dla czytelników, to ma być zachęta również dla nas. W wersecie 5 logika wypowiedzi pokazuje, że apostoł Piotr ma na myśli szczególnie sąd, który czeka tych niewierzących, którzy są złośliwi, źli wobec wierzących, czytelników, bo zobaczmy werset 5, rozliczą się oni, czyli ci, o których przed chwilą mówił, że którzy najpierw się wyśmiewają, a później bluźnią, złorzeczą, chcą zniszczyć. My nie musimy osądzać tego świata. On już jest osądzony przez Boga. Natomiast my mamy wrodzone poczucie sprawiedliwości. I gdy widzimy krzywdę dotykającą nas, naszych bliskich i w ogóle na tym świecie, to poczucie sprawiedliwości domaga się zadośćuczynienia, domaga się jakiegoś sądu,
domaga się sprawiedliwości Bożej. Więc ta świadomość, że Bóg osądzi, powinna uspokoić, czy zaspokoić to nasze poczucie sprawiedliwości, ale o wiele więcej. Świadomość tego, że Bóg naprawdę rozliczy, że chociaż nierychliwy, to sprawiedliwy i On nigdy nie patrzy i nie będzie patrzył przez palce, to zapewnienie może nam dać więcej miłości i empatii również wobec tych, którzy są wobec nas źli. Bo jeśli mamy świadomość, że Bóg jest sprawiedliwy i wszelki zły czyn będzie ukarany, i jeśli ktoś jest zły wobec nas, mamy świadomość, że on będzie za to przez Boga pociągnięty do odpowiedzialności i że właściwie tej osobie powinniśmy współczuć. Bo straszną rzeczą jest, jak czytamy się do Hebrajczyków, wpaść w ręce Boga żywego, który jest ogniem palącym. I to, że ktoś jest wobec nas zły, oczernia, krzywdzi, podkopuje, robi świnie, cokolwiek, jest to przykre dla nas. I chcielibyśmy natychmiastowej sprawiedliwości. Bóg mówi, ale zemsta czy pomsta do mnie należy. Ale jeśli mamy świadomość, że ten sąd już jest wydany i ta osoba wpadnie pod Boży sąd, to biada temu człowiekowi. A przecież tak naprawdę my niczym się nie różnimy od tych ludzi. Poza tym, że Boża łaska wyrwała nas i przemieniła. Więc świadomość tego, że nadchodzi sąd, naprawdę może nas uwrażliwić, upuścić ciśnienie i wręcz myśleć o tej osobie, która jest wobec nas zła, jak ja mogę jemu czy jej pomóc? Bo jeśli w ten sposób skończy się jego czy jej życie, to biada. Natomiast werset zamykający nasz tekst jest na pierwszy rzut oka trochę dziwny. I szczególnie trudno jest dostrzec, w jaki sposób funkcjonuje on jako zachęta dla chrześcijan, którzy czekają na sąd ostateczny. Popatrzmy na werset 6. Po to przecież także umarłym została ogłoszona dobra nowina, aby jeśli nawet zostali osądzeni po ludzku w ciele, żyli jednak w duchu po Bożemu. Pamiętajmy, że my nie jesteśmy pierwotnymi adresatami tego fragmentu. Pierwotnymi adresatami fragmentu jest pierwszy Kościół. I oni mieli wiele pytań dotyczących członków ich rodziny i przyjaciół, i braci i sióstr z Kościoła, którzy zmarli już po przyjściu do wiary w Chrystusa, jako ludzie wierzący. Zmarli ze starości, zmarli z chorób, zmarli z powodu prześladowań i zastanawiali się, co się dzieje z wierzącymi po śmierci. Czy jeśli nie dożyli powtórnego przyjścia Pana Jezusa, to klapa? Czy może jest jakoś inaczej? Nie mieli całego Nowego Testamentu, więc nie mieli odpowiedzi, które my mamy. Więc istniała ta troska o ludzi, którzy już ponieśli śmierć. Już ich nie było i Piotr chce ich tutaj uspokoić tą wiadomością, że chociaż wierzący ludzie są osądzeni w ciele, tak jak wszyscy ludzie. A wszyscy ludzie umierają, ponieważ jesteśmy grzeszni i czeka nas fizyczna śmierć, chyba że wróci Pan Jezus, zanim fizycznie umrzemy. Ale tak czy owak, wierzący ludzie, jak i niewierzący, tak samo umierają. To jest konsekwencja grzechu. To jednak nie muszą się martwić o swoją przyszłość z Bogiem, bo mówi, że żyją w duchu, tak jak Bóg i u Boga. Więc Piotr nie pisze tutaj o jakiejś ewangelizacji w zaświatach osób już zmarłych, lecz o osobach zmarłych, które przyjęły zbawienie z łaski, o którym mówi Ewangelia. I kończąc, nie mamy się czego bać, jeśli należymy do Chrystusa. Nie mamy się również obawiać, jeśli dosięga lub dosięgnie nas cierpienie w tym życiu. I Piotr chce, żebyśmy to zrozumieli jako część naszego chrześcijańskiego powołania. Pan Jezus zapowiadał, że Kościołowi będzie ciężko na tej ziemi i naszym zadaniem jako Kościoła nie jest szukać wszelkich możliwych sposobności i okazji i nawet kompromisów, żeby tylko żyło nam się dobrze, jak wszystkim innym ludziom w społeczeństwie. To nie jest nasze powołanie. Przeciwnie, naszym powołaniem jest być przygotowanym na to, żeby przyjąć cierpienie, jeśli ono przyjdzie. I aby to uczynić, aby być gotowym, mamy te trzy zobowiązania,
mamy być zdecydowani w swoim chrześcijaństwie. Mamy to mieć przemyślane. Mamy być uzbrojeni w myślach na taką okoliczność. Mamy żyć dla Bożej woli. Inaczej mówiąc, żyć życiem, któremu przyświeca Panie, ja chcę się Tobie podobać. Jak? I Piotr tutaj, i apostoł Paweł się do Efezjan mówi dobrymi uczynkami. Nie po to, żeby być zbawionym, tylko dlatego, że jesteśmy w Chrystusie nowym stworzeniem. Mamy żyć nienagannym życiem w tym złym świecie. Cechować się dobrymi uczynkami, być dobrymi ludźmi dla innych wokół nas. I wreszcie, skoro jesteśmy Bożymi dziećmi, Bożym ludem, mamy zostawić za sobą ludzkie namiętności, które kierowały nami przed nawróceniem i które ciągle się odzywają w nas. Mamy powiedzieć dosyć. Jak alkoholik, którego Bóg zbawił i uratował z alkoholizmu i mówi, ja już dosyć zapłaciłem przemysłowi gorzelniczemu i browarniczemu i innym w życiu. Teraz już nie wydam ani grosza. Dosyć już. Dosyć już życia zmarnowałem, pieniędzy wydałem, żeby tam znaleźć coś, czego tam w ogóle nie było. Dosyć już. To po pierwsze. Po drugie, mamy być gotowi ponieść dwa koszty. Ludzie wokół nas będą zaskoczeni, że kiedyś, tak jak oni, robiliśmy różne rzeczy i sprawiało nam to przyjemność. I tym, że to prowadzi do nieuniknionego złorzeczenia i pomówień. I nie to, że wszystkich ludzi i zawsze. I czasami nawet nie w twarz, bo za plecami. Ale jak Piotr mówi, które z pewnością nastąpią. Jeśli będziemy wierni Bożym wartościom. Bo jeśli będziemy zachowywać się jak kameleon, który wchodzi między otoczenie i znika, to przypuszczalnie nas to ominie. Ale nie do takiego konformizmu Bóg nas powołał, lecz do bycia światłem, do bycia ambasadorem, do bycia Jego świadkami. Ale w tym wszystkim jednak Piotr uspokaja nas tym zachęcającym przypomnieniem. Nawet jeśli dzieje się krzywda w życiu, to nadchodzi ostateczny rachunek dla wszystkich ludzi. I jako ci, którzy należymy do Chrystusa, będziemy żyć w duchu na zawsze. Ale ci, którzy nie chcą pojednać się z Bogiem i poddać Mu swojego życia, co jest możliwe dlatego, że Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Cokolwiek dzisiaj myślą o Bogu, i tak przed Nim staną. Ale jako sprawiedliwym sędzią, i to już nie będzie czas łaski, jak dzisiaj. Dlatego jeśli nie jesteś pojednany z Bogiem, pojednaj się z Nim. Dzisiaj. Bo czy jutro nastąpi dla nas, wszystkich, dla Ciebie, nikt nie wie, tylko Bóg. Powstańmy proszę do modlitwy.